bądź wierni w czasie dzisiejszej niedzieli, w czasie mszy niedzielnej, ponieważ jest jeszcze oktawa świętego Stanisława biskupa, która to oktawa cieszy się uprzywilejowaniem, jest ona pierwszej klasy. Postanowiłem dzisiaj odprawić mszę świętą ku czci właśnie świętego Stanisława biskupa. Powodem jest to, że ten wielki święty, jak sądzę, doskonale pasuje do dzisiejszych czasów, do tego, co jest nam potrzebne, żebyśmy wiedzieli, jest dobrym wzorem dla nas, jako dla osób pragnących dostać się do nieba. Jest też wielkim orędownikiem i patronem naszego kraju, co dowodził po wielekroć. Święty Stanisław ze swoim urzędem, z jego wypełnianiem doskonale pasuje do tego, co Chrystus mówił, co czytałem w dzisiejszej Ewangelii, o dobrym pasterzu, pasterzu, który kładzie życie za owce. Ten wielki biskup upodobnił się do Chrystusa w ten sposób, że nie pozwolił skrzywdzić swojej trzody, że nie pozwolił, ażeby wśród tej trzody szerzył się błąd i żeby szerzyła się niemoralność. To podobieństwo świętego Stanisława, można powiedzieć, jest zatem ukazaniem, czym jest prawdziwe kapłaństwo, czym jest prawdziwy urząd biskupi, jak należy go sprawować. Święty Stanisław ma dla nas taką, można powiedzieć, szczególną wartość również dlatego, że jego męczeńska śmierć w 1079 w kwietniu była, można powiedzieć, taką podwaliną, fundamentem, na której zbudowana została ta specyficzna chrześcijańska kultura naszego kraju. Można powiedzieć, że gdyby nie męczeńska śmierć świętego Stanisława, Kościół w Polsce na pewno byłby o wiele uboższy, bo nie miałby tego wielkiego przykładu, jak przeciwstawiać się możnym tego świata, chociażby ci możni byli osobami zajmującymi najwyższe, nawet funkcje, stanowiska, tak jak to uczynił święty Stanisław, który sprzeciwił się Bolesławowi Śmiałemu i jego okrutnej polityce, która doprowadziłaby do przelania krwi wielu, wielu osób. Święty Stanisław mógłby stać się takim człowiekiem, który szedłby razem z wielkimi tajemnikami tego świata pod rękę. Miałby wtedy zagwarantowany spokój, przywileje i bogactwo. Niemniej jednak on uwierzył naprawdę w Ewangelię Świętą i poświęcił swoje życie, swój urząd po zaledwie 3 latach jego sprawowania, ażeby Polska stała się krajem prawdziwie katolickim, wolnym i niezależnym od władzy świeckiej, która nie jest władzą chrześcijańską, która jest władzą okrutną. Ten przykład spowodował zapewne to, że różne tendencje schizmatyckie nie były u nas aż tak bardzo rozpowszechnione jak w wielu innych krajach, gdzie sprzeciwiano się papiestu wiele silniej. To jest też taka cecha, która go upodabnia do innego wielkiego świętego, którego obchodzimy dzisiaj, który jest komemorowany w tej mszy świętej. Mam na myśli oczywiście świętego Roberta Bellarmina, wielkiego doktora kościoła, jezuita, kardynała, który w wieku XVI, na początku XVII bronił praw Stolicy Świętej, jak to mówi modlitwa kościoła, który pisał wspaniałe, głębokie teologicznie pisma, które przyczyniły się do kształtowania się i wykrystalizowania katolickich poglądów na papiestwo, na prawa Stolicy Świętej. Nie muszę przypominać, że właśnie dlatego święty Robert Bellarmin jest takim świętym bardzo, bardzo aktualnym. Jego miłość do Kościoła, do papiestwa jest tym, co również nas powinno charakteryzować. Jego sprzeciwianie się wszelkim schizmatyckim i galikańskim poglądom, można powiedzieć, jest tym, co nas szczególnie inspiruje, czymś, co nas wzoruje. Tak więc mamy dwóch wielkich świętych, których dzisiaj obchodzimy. Nie zapominajmy również o świętym Andrzeju Boboli, którego święto przypada w środę. Kolejny wielki jezuita i męczennik, który oddał życie za
świętą wiarę rzymskokatolicką, który został również zamordowany przez schizmatyków, przez kozaków, który oddał swoje życie za owce, który oddał życie za to, żeby wiara w Chrystusa, wiara nieumniejszona, wiara doskonała, mogła się rozpowszechniać na wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej. Jest wreszcie dzisiejszy dzień, dniem fatimskim, bo dzisiaj przypada 95. rocznica objawień w Fatimie. Objawień, które w jakiś sposób ciągle są aktualne. Niestety te niebezpieczeństwa, o których mówiła Maria wtedy w Fatimie, cały czas panuje na świecie i niestety stały się one prawdą. Pamiętajmy, że wierność Kościołowi musi oznaczać wierność Kościołowi Chrystusowi w najmniejszych nawet punktach i tej wierności uczy nas właśnie Najświętsza Maria Panna. Do niej musimy iść jako do Matki Dobrej Rady, jako do świątyni, gdzie mądrość przedwieczna przyjęła człowieczeństwo, żeby nauczyła nas prawdziwej mądrości, a żeby nauczyła nas, jak kochać Kościół Świętych Chrystusa w tych czasach, które są bardzo trudne i trudno jest pozostać wiernym aż do końca. Trudno jest uwierzyć, że różaniec, który Maria przypisała jako ostatnią broń przeciwko szatanowi, że ta modlitwa jest jedynym ratunkiem, jej ucieczka do niepokalanego serca Marii jest jedynym ratunkiem dla dusz zbłąkanych. Są czasy ciężkie, być może przyjdą jeszcze ciężkie, w których nawet nie będzie łatwego dostępu do mszy świętej, to znaczy będzie on jeszcze trudniejszy. Być może wtedy różaniec będzie jedyną naszą taką modlitwą, która nas utrzyma przy Bogu, która zachowa nas w wierności Kościołowi Świętemu, która zachowa nasze serca czystymi. Maria jest potężnym wojownikiem, jest tą osobą, która potrafi wyprosić nam zwycięstwo, która potrafi wyprosić nam dobrą śmierć, czyste serce i potrafi nam wyprosić miłość do Chrystusa, która jest większa i wyższa od wszelkich miłostek światowych. Niech Najświętsza Maria Panna, Święty Stanisław, Święty Robert i Święty Andrzej nas umacniają w wierze w Chrystusa. Niech wypraszają nam wszelkie łaski, które są nam potrzebne, żebyśmy my wytrwali aż do końca, żebyśmy nie dali zwieść się diabłu, który będzie ciągle szukał zguby naszej duszy, który będzie ciągle znajdował coraz to nowsze sposoby, żeby nas doprowadzić do upadku w wierze i w obyczajach. Chrystus zmartwychwstał, Alleluja. Niepokalane serce Maryi.